10 najstraszniejszych bohaterów filmowych według Telemagazyn. 10. John Kramer, postać dobrze znana z serii Piła, filmu z 2004 roku z gatunku horror, thriller oraz podgatunku gore, wyreżyserowanym przez Jamesa Wana. Bohater wymyślił sobie także swoje alter ego, małą laleczkę na rowerku, która dostarcza wiadomości. Ciarki przechodzą na samą myśl o tym, że jego głos byłby jednym z ostatnich usłyszanych w życiu. 9. Michael Myers, morderca znany z serii filmów Halloween. W wieku 6 lat podczas obchodów święta Halloween Michael dokonał pierwszego morderstwa, pozbawiając życia siostrę. Gdy Michael był już dorosły, uciekł z instytutu i od tej pory w białej, gładkiej masce i z nożem w ręku mordował ludzi. 8. Krzyk, w serii filmów z Krzykiem w roli głównej. Przez cały czas trwania filmu nie wiadomo, kto kryje się za tą podłużną, białą maską i przerażającym wyrazem twarzy. Krzyk zapowiada swoje nadejście, telefonując do swojej ofiary, a następnie pojawia się jakby znikąd, zawsze z nożem w ręku. 7. Jason, bohater, który wystąpił w kilkunastu filmach pełnometrażowych, licznych dokumentach, serialach czy też komiksach z serii Piątek 13. Chcąc pomścić śmierć matki, chłopak zamienia się w zimnokrwistego mordercę zabijającego każdego na swojej drodze. 6. Pennywise, bohater filmu na podstawie powieści Stephena Kinga. Mam na myśli oczywiście produkcję z 1990 roku pod tytułem To, a nie ten chłam z ubiegłego roku. To potrafi zmieniać się w coś, czego ofiara boi się najbardziej, w mumię martwego brata, utopionych chłopców czy wilkołaka. W 1985 roku Pennywise rozpoczyna kolejną serię morderstw, zmuszając dorosłych już bohaterów, aby powrócili do rodzinnego miasteczka i stawili czoła największemu koszmarowi swojego dzieciństwa. 5. Leatherface. Jeden z najokrutniejszych filmowych morderców psychopatów znany z serii Teksańska masakra piłą mechaniczną. Pochodzi z teksańskiej prowincji, ma skłonności kanibalistyczne, a swoje ofiary zabija głównie za pomocą piły mechanicznej. 4. Samara. To dziewczynka z sierocińca, która zostaje adoptowana, a jej nowi rodzice zaczynają się nad nią znęcać. W końcu ją zabijają. Film The Ring, który jest odpowiednikiem japońskiego czegoś. 3. Laleczka Chucky, zabawka, w którą po śmierci wstąpił sadystyczny morderca Charles Lee Ray. Ciało potrzebne jest mu po to, by zabijać i zemścić się za swój los. 2. Buka, no nie mogło jej tu zabraknąć. Straszna postać z Muminków. To chyba najbardziej przerażający bohater bajek. Któż z nas nie krył głowy pod kołdrą, gdy Buka pojawiała się na ekranie telewizorów? To stworzenie o potężnej posturze, które przynosi chłód wszędzie tam, gdzie się pojawi. 1. Freddy Krueger. Nikt nie potrafi zadziałać na wyobraźnię tak jak Freddy, który pojawia się przecież we śnie. Jeśli nie uda się ofierze uciec w sferze marzeń sennych, nigdy już się nie obudzi. Do tego wszystkiego pokryta bliznami twarz Freddy'ego i wzrok przeszywający na wskroś. Krew mrozi się w żyłach, tak samo jak koszmar z Wilcy Wiązów z Johnnym Deppem.